Dzisiejsza sesja zwołałem w trybie natychmiastowym, ponieważ mamy problem z domami dziecka, to znaczy mamy przepełnienie dzieci i dlatego chcemy pobudować dwa domy dziecka w Nasiegniewie. 28 osób będzie tam mieszkało. W związku z tym potrzebujemy pieniążki, które by umożliwiłyby przetarg i na budowę tych domów dziecka. Głównie to dzisiaj będą też przesunięcia między paragrafami dla jednostek, takie małe sumy, ale tak w sumie to by było najważniejszy tematem dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Panie starosto, jakie istotne sprawy dzisiaj będziecie poruszali na nadzwyczajnej sesji? Dzisiejsza sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym ma jeden podstawowy wód, przede wszystkim zabezpieczenie środków na rozpoczęcie zadania pod nazwą budowy dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w miejscowości Nasiegniewo. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, chcemy tę inwestycję zrealizować w tym roku, aby uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zeszłym tygodniu rozstrzygnęliśmy przetarg, czekamy na konkurs w ramach RPO, ale z tą inwestycją niezwłocznie ruszamy, dlatego też na tę chwilę, na całe zadanie zabezpieczamy środki własne, mając nadzieję i przekonanie, że w pewnym momencie zamienimy je środkami zewnętrznymi. Jutro chcemy podpisać umowę z wykonawcą, rozpocząć budowę. Podobnie minimalne zwiększenie środków własnych na przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Bożymowice po przetargu. Kwota była troszeczkę wyższa niż mamy zaplanowane w budżecie. Tutaj korzystamy ze środków rezerwy subwencji ogólnej, wniosków składanych do ministra spraw wewnętrznych i administracji, także mamy dofinansowanie zewnętrzne, nie chcemy tych środków stracić i podobnie w najbliższych dniach, mam nadzieję, na to zadanie podpiszemy umowę. Dlatego też poprosiliśmy radnych o spotkanie w trybie nadzwyczajnym, tak aby z tymi dwoma ważnymi inwestycjami móc ruszyć. Ale orientacyjne koszty tych domków dla dzieciaków? Tak jak zakładaliśmy w budżecie, zaplanowane mieliśmy 8 milionów złotych na budowę dwóch tych placówek. Z pełnym wyposażeniem, kwota najniższej oferty to kwota blisko 7,7 miliona złotych, także zgodnie z naszym planem, przetarg, w którym uczestniczyło 7 firm, cieszył się dużym zainteresowaniem, duża konkurencyjność, także uważam, że z punktu widzenia powiatu ta oferta jest korzystna i jak najszybciej z tymi robotami chcemy ruszyć. Tym bardziej, że mieszczą się one w zakładanym przez nas poziomie cenowym. A to drugie zadanie inwestycyjne, jaka kwota? To drugie zadanie inwestycyjne jest to kwota niecałe 2,5 miliona złotych. Mam nadzieję, że w przyszłości w 50% dofinansowana z rezerwy subwencji ogólnej. Na tę chwilę mamy gwarancję 45% dofinansowania, natomiast jest zapewnienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że ta kwota zostanie zwiększona i 50% kosztów także zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych.